Witam Państwa, dobry wieczór. Zaprzestano wszelkich prac przeładunkowych na stacjach kolejowych w województwach szczecińskim, koszalińskim i słupskim. O godzinie 6 rano rozpoczął się strajk okupacyjny w szczecińskim oddziale przedsiębiorstwa spedycji krajowej. Podstawowym źródłem konfliktu w naszym przedsiębiorstwie to jest odłączenie się od zarządu, od czapy, która w zasadzie nie jest nam potrzebna. Chcemy usamodzielnienia się i pracować, wypracowany zysk dzielić wśród załogi, która ją wypracowała. Nie odprowadzać nadmiar pieniędzy, które wypracowaliśmy dla zarządu Warszawy. Z takim wnioskiem załoga wystąpiła już na początku grudnia. Jedyną odpowiedzią były odwetowe decyzje zarządu PSK w Warszawie. Zadecydowano tam o rozwiązaniu oddziału szczecińskiego, a nawet nie kierowaniu do tej części kraju żadnych ładunków, co było działaniem na szkodę przedsiębiorstwa i klientów zlecających usługi. W gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska we Wrocławiu efektowna zmiana. Zarząd wojewódzki się rozwiązał, by przemianować się na dolnośląską spółdzielnię handlowo-produkcyjną Samopomoc Chłopska. Prezes dalej został, ci sami co byli, ludzie dalej są, a zmian nie widać na lepsze. Słowem, nowe idzie, stare zostaje. I jak to pogodzić? Uprać sobie też niełatwo. W łódzkiej spółdzielni Czystość jedna pralka ponad 40 tysięcy. Za upranie jednej koszuli trzeba dać 3100 zł. Drogie, bo 1/4 zysków bierze spółdzielnia. Ma liczny zarząd. Teraz o cenach. Tym razem towaru strategicznego, mięsa. Gdańsk. Przed południem nie ma, po południu bywa. Szynka po 41, kaszanka po 3100. Wrocław. Duże kolejki, nie mniejsze ceny. Szynka po 46 i mrożone mięso w chłodni. Dojrzewało do nowych cen. Katowice. Jakby więcej, a na pewno drożej. Szynka po 36, polędwica ponad 45, a parówki tańsze niż w Krakowie. Szczecin. Mięso jest, kupujących brakuje, bo drożej o 100%. Polędwica 55 600 zł. Łódź. Dziś w mięsie jak kiedyś na samochodowej giełdzie. Polędwica prawie za 60 tysięcy, tyle co kiedyś za malucha. Zwiedzających dużo, transakcji mało. Jak to na giełdzie? W Opolu, nomen omen, po 13 pokazał się cukier po 7300. To ten jeszcze z grudnia wyprodukowany po 2400. Cukrownie opolskie towar przetrzymały i teraz nieźle zarobią, a klient zapłaci. Bardziej przyzwoicie zdobywa pieniądze poznańska Modena. Nie oglądając się na handel, banki i pośredników, nie przetrzymuje i sama sprzedaje swoje wyroby w zakładowej świetlicy. Wielki wyścig rozpoczęty. Podnoszący ceny jakby rywalizują między sobą, kto szybciej i kto więcej, a także zakładają się, kto pierwszy nie wytrzyma. Oni czy społeczeństwo, czyli klienci. Co bardziej etyczni, na wystawy dają ceny z lat 70. Kontakt z rzeczywistością dopiero wewnątrz sklepu. A swoją drogą ciekawe, dlaczego sweter kosztuje 490 tysięcy, a nie 485 czy 510. Różnica naprawdę drobna. Odpowiedź jest prosta. Dziś o cenach, na przykład w firmie Kowalskiego, może decydować pogoda, a jutro samopoczucie żony. Do superetycznych handlowców należy zaliczyć tych, którzy z wystaw pozdejmowali wszystkie towary z cenami, rzecz jasna. Ich szanować należy za to, że nie jątrzą, nie prowokują, oszczędzając klientom niepotrzebnych stresów. Niestety rośnie liczba tych, którzy dalej lubią ładnie się nosić, a ostatnie pieniądze wydali na salceson. Po towar coraz częściej sięgają nocą, biorąc go prosto z wystawy, a to już nie jest śmieszne. Kiedyś bawiły nas hasła w stylu jest dobrze. Teraz na szczęście nie ma haseł. Jest nadzieja, że będzie lepiej. Izba Cywilna Sądu Najwyższego wydała dziś precedensowy wyrok. Poszło o dymiące autobusy w Łodzi. Na wniosek ekologów Sąd Wojewódzki nakazał wymianę wtryskiwaczy paliwa. MPK wymieniło, a Sąd Najwyższy sprawę umorzył. Tyle, że w innych miastach też są autobusy i też dymią. Tymczasem w Gdańsku milicjanci protestują już od miesiąca. Wprawdzie od 2 dni mają nowego komendanta wojewódzkiego, ale pełniąc nadal służbę domagają się zmiany całego kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Wiadomości kłaniają się Państwu nisko. Do zobaczenia jutro, jak zwykle.